Dziękuję Walku za wstęp. Teraz, jeżeli już wszystkie informacje mam, mogę zacząć liczyć w Excelu te wszystkie symulacje, o których mówiłeś. Także zapraszam na mój odcinek. Konkret, który nas interesuje padł w 8 minucie 20 sekundzie filmu. Posłuchajmy może tego momentu. Dobrze, a, za, a na przykład w taryfie G11 zakup takiej energii? Aktualnie zakup energii wynosi 68,30. Dokładnie 0,68,33. Na końcu obliczę Wam, ile będziemy mieli lat zwrotu według tej nowej ustawy. Pamiętacie mój Excel? Tutaj mam podane wszystkie rzeczywiste moje dane, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej którą ja pobierałem z sieci energetycznej oraz wszystkie dokładne wartości energii, którą ja przez licznik wysyłałem do zakładu energetycznego. Moje rzeczywiste dane z moich paneli fotowoltaicznych, moje panele to jest 9,5 kWp. Cena kupna energii elektrycznej, czyli według nowego prosumenta za 68 groszy bym kupował energię elektryczną, a sprzedawałbym za 32 groszy. To są ceny z grudnia 2021, one w kwietniu 2022 ulegną pewnym zmianom, na pewno cena kupna wzrośnie i pewnie też cena sprzedaży wzrośnie. Trudno powiedzieć, jakie one będą, dlatego trzymajmy się konkretów, znamy sytuację na grudzień 2021. Oczywiście w każdym momencie, jak będą ceny znane, ja tu mogę podać nowe wartości i od razu otrzymam po prostu prawidłowy wynik. I pewnie, jeżeli będziemy mieli takie informacje, to ja szybko zrobię króciutki aneks do tego filmu. Po szybkim przeskoczeniu 35 tysięcy pozycji na mojej liście mamy 31 grudnia 2020, 23.45. I my wiemy w tym momencie, że ja musiałbym zapłacić za energię elektryczną 4329 zł. Tyle energii. Wykazał mój licznik w pozycji 1.8.0, a jednocześnie otrzymałbym zapłatę w wysokości 2410 zł za energię, którą wysłałem do sieci energetycznej, czyli mój licznik pozycja 2.8.0. Mówię otrzymałbym zapłatę, ponieważ te pieniądze trafiają na wirtualny portfel w zakładzie energetycznym, i z tego portfela prawdopodobnie pieniądze tylko będą mogły służyć do Płacenia za energię, którą my pobraliśmy. Jeżeli będziemy mieli większą produkcję tutaj, to ta różnica nie będzie nam wypłacona. Prawdopodobnie to się okaże 1 kwietnia. W moim przypadku i tak taki, takiego problemu by nie było. Zużywam więcej energii niż jej produkuję. Czyli ja musiałbym dopłacić 1918 zł, gdybym był na nowych zasadach. Tych, które obowiązują od 1 kwietnia 2022, i gdybyś te ceny wtedy były takie, jakie są znane nam ceny, które były w grudniu 2021. Jak wygląda to teraz? Teraz jesteśmy w momencie. Pobrałem z sieci 6335 kWh. To jest ten dana, dane z licznika. W tym samym momencie wysłałem do sieci 7530. Kilowatogodzin, czyli więcej wysłałem niż pobrałem, ale niestety w prosumencie zabierają mi z tej wartości 20% energii. Czyli do mojej dyspozycji zostało 6027 kWh. W nowym prosumencie nie mam żadnych utrat 20%. Tu 100% energii jest sprzedawane, ale za bardzo niską cenę. Czyli pobrałem 6335 kWh. A dysponuję na wirtualnym magazynie energii sześcioma tysiącami, kilowatogodzinami energii. Mój deficyt wynosi 308 kWh. Muszę tą energię za nią zapłacić w cenie 68 groszy, czyli do zapłaty mam 211 zł. 211 zł teraz jako prosument muszę dopłacić, ale gdybym się rozliczał jako nowy prosument. Musiałbym zapłacić 1918 zł. To jest ta konkretna różnica między starym prosumentem a nowym prosumentem. Teraz. Możemy sobie obliczyć, jaki jest stosunek, jak, jak, czy możemy to przeliczyć na, i teraz jest minus 20% w energii, a ile, jaka jest różnica procentowo w nowym prosumencie? Cena kupna energii: 68 groszy, czyli dokładnie 68,33. Cena sprzedaży energii 32 grosze. Różnica między nimi wynosi 36 groszy. Czyli w tym momencie zabierają nam 20% energii i mamy do własnej dyspozycji, a tutaj, tak jakby nam zabierano 47% energii. Czyli różnica między starym konsumentem to jest minus 20% energii a nowym prosumentem minus 47% energii. O tyle więcej energii musimy wyprodukować, żeby wyjść na zero. Zwrot inwestycji. W starym prosumencie kupujemy 1 kWp w cenie 4320 zł. 4000 plus 8% W. Sprzedajemy wyprodukowaną przez ten panel energię w cenie 80% z 68 groszy, czyli w cenie 54 groszy. Czyli musimy sprzedać sami sobie, oczywiście, 7941 kWh energii, żeby koszt zakupu nam się zwrócił. 1 kWh w piku rocznie produkuje dla nas 1000 kWh energii elektrycznej, czyli średnio czyli zwrot tej inwestycji jest Prawie 8 lat. W nowym prosumencie koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej jest dokładnie taki sam 4320 zł, ale wyprodukowaną energię sprzedajemy w cenie 32 groszy. Oczywiście mówię o cenach z grudnia 2021, ponieważ te ceny znamy. Jeżeli w kwietniu, w maju, w sierpniu będzie inna cena, to w tym miejscu trzeba po prostu dać tą nową cenę. Czyli panel musi wyprodukować 13,5 tysiąca kilowatogodzin, 13,5 megawatogodziny energii, żeby zwrócił się jego zakup. Panel w ciągu roku produkuje około 1000 kilowatogodzin energii, w związku z tym zwrot nastąpi po 13,5 roku. Według starego prosumenta zwrot mamy po 7,9 lat, według nowej ustawy po 13,5. Zwrot inwestycji wydłuży nam się o 71%, czyli nie będzie to dwa razy dłużej, tak jak podejrzewają wszyscy, ale też nie będzie to o 2-3 lata dłużej. Zamiast 8 lat 13,5. Założyłem zerową autokonsumpcję. Autokonsumpcja poprawi nam ten wynik zarówno tu, jak i tu o tyle samo procent oraz założyłem, że nie ma żadnego dofinansowania. Płacimy 4320 zł za 1 kWp. Czym mniej zapłacimy, tym oczywiście zwrot inwestycji będzie szybszy. Bardzo dziękuję patronom, bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom. Dziękuję za lajki i do usłyszenia.